Heja, na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie zamierzam zmieniać nikogo na siłę. Nie zamierzam kłócić się z nikim i udowadniać swoich racji. Sam nie wierzę w Boga takiego, jaki przedstawiony jest w Biblii, lecz moja wiara nie ma tu nic do rzeczy. Chcę jedynie wyjaśnić moje postrzeganie tej jednej sprawy. Mówi kot, a to jest wyjaśnienie najcięższego pytania wśród religii. Widzieliśmy łupów naszych właściciela, cały w strupach i wrzodach. Trwał w pogorzelisku. Tuż przed naszym najazdem stracił wszystkie dzieci. W gruzach domu przez piorun zburzonego w nocy. Nie znał chyba ten człowiek łaski swego Boga, lecz wielbił go nadal choć nieludzkim głosem. Staliśmy milcząc. Dobić ktoś go chciał z litości, ale stracił śmiałość wobec takiej wiary. Jest to fragment słynnej przypowieści biblijnej o człowieku imieniem Hiob. Jest ona również kluczem do odpowiedzi na pytanie, czemu Bóg pozwala na gwałty, morderstwa, krzywdę ludzi, w tym dzieci. Czemu nie chroni nas przed złem, z rąk innych? Otóż przypowieść o Hiobie opowiada losy człowieka, który wierzył w Boga i wielbił go nade wszystko. Ten więc, by sprawdzić, jak mocna jest jego wiara oraz udowodnić to szatanowi, odebrał mu wszystko, co miał. Rodzinę, majątek, przyszłość oraz skazał go na życie z okropną chorobą, czyli trądem. Zgadza się. Bóg zabił wszystkich jego bliskich. Odebrał mu, co tylko miał oraz obdarzył go okropnym cierpieniem cielesnym. Wszystko po to, by sprawdzić jego wiarę. Jednak Hiob pomimo tego wszystkiego pozostał człowiekiem wierzącym. Pozostał człowiekiem, który uznał, że nawet w tym całym cierpieniu jego Stwórca ma jakiś cel. Jego wiara i miłość do Boga się nie zmieniła, przez co Stwórca zdjął z niego chorobę, zwrócił wszystko to, co stracił, wliczając rodzinę oraz podwoił majątek. Wiem, że to dla większości jest dosyć niezrozumiałe, jak ta przypowieść ma się do czegokolwiek, więc już spieszę z wyjaśnieniem. Bóg obdarzył nas wolną wolą, byśmy sami mogli wybierać dobro lub zło. To, że ludzie wybierają zło, jest tylko i wyłącznie ich sprawą. Tak więc, gdy człowiek niewinny doświadczy okrutnej krzywdy, Bóg nie może wesprzeć go osobiście. Może za to zrekompensować mu krzywdy po śmierci. Jeśli jakiś zwyrodnialec skwałci i zamorduje dziecko, zostanie obdarzony cierpieniem równie potężnym jak jego grzechy, zaś ofiara dostąpi szczęścia, które pozwoli jej zapomnieć o bólu. Powiedziane zostało, że życie jest jedynie doczesne i trwa raptem chwilę, zaś śmierć jest wieczna. Gdy uderzą ciebie w policzek, nadstaw im drugi. Nieważne, czy jesteś dzieckiem, czy człowiekiem dorosłym. Tak nauczał Jezus. Gdyby Bóg reagował osobiście na każdy przypadek cierpienia, gdy większość ludzi na ziemi cierpi, przestaliby być wolni. Zaczęlibyśmy robić wszystko, by tylko się Jemu przypodobać. Nasza wiara nie miałaby sensu. Nie moglibyśmy wierzyć, skoro to widzimy. Dlatego Bóg nie reaguje. Cóż, wydaje mi się, że omówiłem już wszystko. Powtarzam jedynie, że nie mam zamiaru wnikać, czy jest to prawda, czy nie. Nie podam również mojego stanowiska na ten temat, gdyż nie mam zamiaru rozpoczynać katolickiej krucjaty. Chciałem jedynie to wam wyjaśnić z mojego punktu widzenia, ponieważ irytuje mnie fakt, że każdy zasłania się tym, że jeśli Bóg istnieje, czemu zdarzają się gwałty i morderstwa? Zaś druga osoba milczy. Zarówno w dziełach popkultury, jak i na co dzień. Teraz jednak możliwe, że część z was przynajmniej to rozumie. Mówił do was kot, zwijam się w kłębek i życzę wam wszystkim miłego wieczoru.